Będzie afera. Nagrabię sobie z pewnością tym podcastem, ale cóż, cytując mistrza, pana Jerzego Sztura, czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Inspiracją do tego podcastu była rozmowa, którą miałem przyjemność przeprowadzić z cudownym człowiekiem, prawym, uduchowionym, uczciwym, głęboko wierzącym, z duchownym, z księdzem, który sam ma problem z tym, o czym bardzo delikatnie, pobieżnie i bez wchodzenia w szczegóły w tym podcaście przedstawię. Oj, nagrabię sobie. Nagrabię. Nieważne, co powiem na początku, i tak sobie nagrabię, wiem to. A więc niech się dzieje wola nieba. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Brytyjska kompania wschodnioindyjska w XVII i XVIII wieku była największą organizacją handlową. Działała wręcz jak państwo. Miała własną armię, jednak firmą o największej kapitalizacji w historii była holenderska wschodnioindyjska kompania handlowa. U swego szczytu jej wartość wynosiła około 78 milionów guldenów ówczesnych. Przeliczając to na dzisiejsze dolary w sile nabywczej, daje to kwotę około 8 bilionów dolarów. Aby wyobrazić sobie, jaka jest wartość, jaka wielkość jest tych pieniędzy, to sumujmy wartość 20 największych spółek świata obecnych, w tym Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Bank of America, Exxon Mobil lub Chevron, i zbliżymy się dopiero do tej kwoty. Lub inaczej rzecz biorąc, jest to roczne PKB Niemiec i Japonii z roku 2019 razem wzięte. Oni wiedzieli, jak robić biznes. Oczywiście działali w specyficznych warunkach, w innych czasach, przy wsparciu rządów. Wykorzystywali odkrywanie nowych lądów, a raczej ich eksploatowanie przy udzielanych monopolach na handel. Ich sukces polegał na zmonopolizowaniu handlu z nowymi lądami, a topór, proch i siła ognia pomagały w przekonaniu mających wątpliwości. Były olbrzymie i przeminęły w ciągu około 200 lat. I pewnie dzisiejsi giganci też przeminą, ponieważ wszystkie firmy, organizacje handlowe, dzisiejsze i tamtejsze, narażone były i są na wszelkie niebezpieczeństwa, jakie możemy sobie wyobrazić, prowadząc biznes. Wojny, powstania, konkurencyjność, wpływy polityczne, zmiany trendów, mody, inflacje, załamania koniunktury, zmiany przepisów, które mają ograniczać rozwój potentatów, czy turbulencje rynkowe po prostu. Wszystko to powoduje, że prędzej czy później wszyscy przemijają. To naturalne i na miejsce przeminiętych pojawią się nowe, inne firmy, inne organizacje. Przemijają wszyscy. Poza jedną organizacją, która odporna jest na wszystkie wymienione wcześniej czynniki ryzyka. Odporna jest na cokolwiek i trwa i rośnie w siłę od około 17 stuleci. Nie można porównać tej organizacji do jakiejkolwiek innej biznesowej, ponieważ to nie jest organizacja biznesowa. I to fakt. Organizacja ta nie zajmuje się biznesem i takie porównanie jest błędem. Ja się z tym zgadzam, oczywiście, ale efekty ich działań są czysto biznesowe i to podziwiam, doceniam i w tym podcaście w jakimś minimalnym stopniu pokażę. Nie komentuję fundamentów działania tej organizacji. Skupię się tylko na faktach związanych z tą częścią działalności, która zapewnia organizacji przychody i majątek. Oj, nagrabię sobie. Nagrabię, też czuję, że nagrabię mocno. Ponieważ o tym raczej nie wypada nawet mówić. Ale cóż. Jeśli ktoś poczuje się urażony, przykro mi, nie mam takiego zamiaru, jednak jeśli fakty, które usłyszycie, kogoś dotkną, urażą, to znaczy, że jest to wina faktów, bo fakty to fakty. A wnioski każdy ma prawo wyciągać własne. I nie zgadzam się z tym, że o jakichś rzeczach mówić nam nie wolno. Jak oni to robią? Jak zarabiają swoje pieniądze? Chociaż, aby być dokładnym, nie zarabiają.
Nazywane jest to inaczej i słowo ofiara jest tu kluczowe. Brak formalnej działalności gospodarczej skutkuje normalnymi efektami biznesowymi powstającymi na skutek przyjmowanych ofiar oraz produkcji dóbr materialnych, świadczenia odpłatnych usług, handlu oraz inwestycji na rynkach kapitałowych. Ale wszystko zaczyna się od ofiar, ofiarowania, składania ofiary. No to jest biznes czy nie? Sprzedają czy nie? Bo jak rozumiemy biznes? Bądźmy precyzyjni. Biznes nieodzownie związany jest ze sprzedażą, czyli wymianą jakichś dóbr, czynności, usług lub zobowiązań za pieniądze. Coś kupujemy i za coś płacimy, oczekując czegoś w zamian. Celem działań biznesowych jest nieustanne dążenie do uzyskania zysku, do powiększenia kapitału, do akumulacji kapitału. Aby to wszystko się działo, musi działać mechanizm pozyskiwania środków, czyli sprzedaży. Czyli musi dochodzić do transakcji handlowych. W normalnym biznesie. Chyba. Definicja transakcji handlowej, sprzedaży czegokolwiek, jest prosta. Otóż ktoś musi pozbyć się swoich pieniędzy. Musi zapłacić za coś. Za iPhone'a, za buty, za pobyt w hotelu, za wizytę u terapeuty lub za coś niematerialnego. Płaci i coś otrzymuje w zamian. I to z biznesowego punktu widzenia. Ale jeśli tylko nazwiemy to inaczej, nikt już nie będzie traktował tego zachowania jako transakcji handlowej. Wystarczy nazwać to ofiarą. Ale ostrożnie podchodziłbym do tego słowa, ponieważ tkwi w nim kilka zasadek. Otóż, ofiarować to dać komuś coś. O, tak sobie po prostu ofiarować, na przykład datki na cele charytatywne. Złożyć ofiarę to w rozumieniu tej organizacji to ofiarować coś, najczęściej pieniądze lub inne aktywa. Ofiara to też osoba, która nie do końca wie, co robi. Taka fajdłapa, pierdoła, ciamajda. Ofiara to też osoba, która została skrzywdzona. Ofiara przestępstwa. Ofiarą jest też ktoś, kto został wprowadzony w błąd. To też ofiara. Jeśli za coś płacimy, to kupujemy. Ale jeśli ofiarujemy tej organizacji, to nie kupujemy. Choć czasami kupujemy. Całkowicie normalnie. Na przykład przedmioty związane z tą organizacją. Składając ofiarę, uzyskujemy coś w zamian za pieniądze. I skoro chętnie to robimy, to z pewnością coś na tym zyskujemy. No bo jeśli nic, to moglibyśmy stać się ofiarą czyjejś złej woli. A przecież tak nie jest. Lub ofiarą niewiedzącą, co robi. A też tak nie jest. Z pewnością otrzymujemy coś w zamian, więc wszystko jest w porządku. W zamian za pieniądze. Przepraszam, za ofiarę, która jest dobrowolna, ale nie można jej nie złożyć, tej dobrowolnej ofiary. Uff, to skomplikowane. Aby zrozumieć, trzeba po prostu wierzyć. Dobrze, zostawmy to i przejdźmy do faktów. Przykład prosty, mały, detaliczny, z naszego podwórka. Byłem kiedyś mały, jak wszyscy. Jeździliśmy z rodzicami na wieś na wakacje, a na wsi mieszkają rolnicy, chłopi. Była okropna susza i martwili się tym wszyscy, wiadomo, plony, przychody, praca, pieniądze, egzystencja. Susza zagraża egzystencji rolników, więc się martwili. Zmartwiony tą sytuacją ksiądz postanowił pomóc wszystkim i to należy docenić. Jako duszpasterz czuł odpowiedzialność i to jest pozytywne. Chociaż co to za słowo duszpasterz? Pasterz dusz. Jak może zrobić to ksiądz? Oczywiście za pomocą modlitwy. Ale może to robić na kilka różnych sposobów. W sumie modlitwa jest jedna, ale efekty tej modlitwy będą różne. Sposób pierwszy. Po prostu intensywnie modlić się o deszcz w samotności, aby deszcz spadł. No, ale nie będzie wtedy ofiary. Ofiar, ofiary, ofiarować, ofiar. Podczas niedzielnej mszy, kiedy wszyscy są obecni
Będą wtedy ofiary w kościele i ofiary przekazywane niejako hurtowo. A hurtowo jest zawsze mniej, taniej, prawda? I trzeci sposób to jest modlenie się w modelu B2C, czyli indywidualnie o deszcz dla każdego rolnika. No, z ofiarnego punktu widzenia w tym modelu detalicznym ofiar będzie najwięcej. Mam na myśli sumę złożonych ofiar. I ten model wybrał właśnie ksiądz. To myślenie kategorią maksymalizacji przychodów, czyli czysto biznesowe podejście. I nic z tym złego, jeśli ktoś tego nie ukrywa i oficjalnie to robi. I mówi o tym. Nieco inaczej sprawa ma się, jeśli tego nie mówisz otwarcie. Jeśli chcesz więcej zysków, ok. Ale jeśli chcesz więcej ofiar, to też ok. Wożony samochodem odwiedzał każdego rolnika metodycznie. Jakby działał według określonego planu. W działach handlowych mamy do tego CRM-y, aby o nikim nie zapomnieć. Przyjmowany był z radością, częstowany ciastkami, herbatą i modlił się indywidualnie o deszcz dla każdego rolnika. Około tygodnia potem spadł deszcz. Zawsze ciekawiło mnie, co będzie, jeśli wszyscy mieszkający obok siebie rolnicy złożą ofiarę oprócz jednego, który nie złoży. Wtedy deszczu u niego nie będzie? A co jeśli deszcz nie spadłby przez miesiące? Tego obawiający się o swój byt rolnicy nie brali pod uwagę. Cieszyli się, że ktoś się o nich martwi, wstawi się za nimi, zatroszczy. I dlatego trzeba się odwdzięczyć dobrowolną ofiarą. I to jest okej. Rolnicy nie czuli się sami. Uzyskali wsparcie w zamian za pieniądze. Zastanawiam się, dlaczego ksiądz wybrał trzecią opcję. Naprawdę nic nie przychodzi mi do głowy poza jednym. W ten sposób suma zebranych ofiar, czyli pieniędzy, będzie największa. I tu jest klucz. Bo jeśli ktokolwiek myśli kategorią maksymalizacji przychodów, przepraszam, ofiar, tych zbieranych ofiar, to można nazwać go osobą interesowną, która dba o swój interes. I nic z tym złego. Taka osoba to przedsiębiorca. Lub ksiądz, ale tak mówić nie powinniśmy, chyba. Wyobraźcie sobie, jaką skuteczność miał ksiądz, a jaką będzie miał, powiedzmy, agent ubezpieczeniowy oferujący rolnikom ubezpieczenie od strat związanych z suszą. Ubezpieczenie jest pewne i jest za pieniądze. Modlitwa nie daje gwarancji, daje wiarę, że będzie dobrze i nie jest za pieniądze, jest za ofiarę składaną z pieniędzy. Ale nie wolno tego tak rozumieć jako transakcji handlowej, pomimo że w praktyce to to samo, ponieważ przekazujesz swoje pieniądze za coś komuś, który je zabiera. Agent ubezpieczeniowy nachodzi się po wsi i oby jedną, może dwie umowy sprzedał. Bo agent chce sprzedawać, chce pieniędzy za pewność uzyskania odszkodowania, ale jednocześnie jest to obarczone pewną dozą podejrzliwości. Wiadomo, deszczu nie będzie, będą straty, a ubezpieczalnia znajdzie sposób, aby nie wypłacić. Przecież wiadomo, że ubezpieczalnia składa się z dwóch działów. Dział zbierania składek i dział odmowy wypłaty odszkodowań. To są zawsze dwa działy. Ksiądz ma skuteczność stuprocentową, bo niczego nie chce sprzedać. Chce tylko ofiary, za wiarę, że będzie dobrze. Nic nie obiecuje, do niczego się nie zobowiązuje. To genialne. I ksiądz miał rację. Deszcz spadł. To po co nam ubezpieczenie? Od agenta ubezpieczeniowego rolnicy otrzymują pewność wypłaty po szkodzie i niepewność funkcjonowania ubezpieczalni oraz konieczność określonej otwarcie zapłaty. U księdza otrzymują wiarę, że ktoś im pomaga i o nich się troszczy i nie chce pieniędzy. Sami dają ofiarę dobrowolną. Ale ksiądz wykonuje swoją pracę, posługę, tak, aby ofiar było jak najwięcej. Czyli w modelu B2C. To coś, co kupują rolnicy od agenta za pieniądze, jest o wiele mniej warte niż to, co kupują od księdza nie za pieniądze, za ofiarę, z pieniędzy. Fenomenalne. Jeśli wiemy, że sprzedaż, marketing to uczucia, to organizacja ta jest liderem sprzedaży. Uczuć, odczuć, wrażeń. I wiary. Deszcz spadł, czyli zadziałało.
Ta historia jest trudna do zrozumienia, jeśli próbujemy ją zrozumieć. Tego nie można rozumieć. Tu trzeba wierzyć. Fakt, że działo się to jakiś czas temu, nic nie zmienia. To działa cały czas i nie tylko podczas suszy u rolników. To działa wszędzie. To model sprzedaży idealnej, gdzie sprzedający niczego nie sprzedaje. Pozwala tylko kupić i to nie za pieniądze przecież. Agent to sprzedawca i ma z tym problem. A wartość tego, co daje, w zamian okazuje się, że nie jest tak przekonująca, jak wartość, którą dostarcza ta organizacja. Biznes nieodzownie wiąże się ze sprzedażą, z kapitałem, jego kumulacją. Tak było w czasach wschodnioindyjskich kompanii handlowych i tak jest dziś. Generalnie chodzi o to, aby było więcej. Czego? Wszystkiego. Pieniędzy, kapitału, wpływów i władzy. I nic z tym złego, jeśli zapracowani, odważni ludzie prowadzący biznes zarabiają pieniądze. I to znacznie większe niż zwykli ludzie. Podejmują ryzyko, ciężko pracują i czasami odnoszą sukces. To przedsiębiorcy. Celem każdego przedsiębiorcy nie jest to, aby robić coś, tylko aby generować zysk. I tak jest też to określone w prawie. Jeśli nie chcesz generować zysku, twoja przedsiębiorczość będzie inna. Będziesz pracował, ale nie skupiając się na zysku, nie masz w efekcie kapitału, który będziesz mógł pomnażać. Jesteś biedny, ale uczciwy. Możesz zyskać szacunek za to, co robisz, na przykład charytatywnie. Czy ta organizacja jest nastawiona na zysk? Przekonamy się w dalszej części podcastu. Przeciwieństwem organizacji nastawionej na zysk i powiększenie kapitału właścicielskiego są na przykład fundacje, które podejmują nawet działania produkcyjne, sprzedażowe lub inne potrzebne do pozyskiwania środków finansowych. Ale ich celem nie jest powiększanie kapitału. Celem może być wypracowanie zysku, ale po to, aby przeznaczyć go na szczytne cele w całości. Inną formą działalności są organizacje non-profit, które z reguły mają formę stowarzyszenia. Z reguły nie prowadzą działalności gospodarczej, nie sprzedają, nie produkują niczego, a środki pozyskują z dotacji po to, aby przeznaczyć je na szczytny cel. W całości. Zysku nie ma. To czym w istocie z handlowego i biznesowego i faktycznego punktu widzenia jest organizacja, którą mam na myśli? Przedsiębiorstwem nie jest, choć w efekcie posiada kapitał, zysk i starannie go pomnaża. Fundacją też nie jest, bo zyski przeznaczane są w większości na powiększenie kapitału. Organizacją non-profit tym bardziej nie jest, no bo jest profit. Nie wiadomo, ale wiadomo jedno. W efekcie ich działania zgromadzony jest i gromadzony jest dalej gigantyczny kapitał, który w przemyślany, perfekcyjnie zorganizowany i metodyczny sposób inwestowany jest od setek lat, precyzyjnie, dokładnie i skutecznie. Organizacja zarządzana jest centralnie w strukturze pionowej, czyli tak jak w biznesie. Jest prezes, jest zarząd, są menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne departamenty, a na końcu są klienci, wierni. Albo inaczej, wierni klienci. To jest ideał. A to wszystko jest możliwe tylko dlatego, że używa się innego słownictwa. Ofiary, ofiara, ofiarować. Wszystko wokół tego słowa. Wiadomo, w marketingu, w negocjacjach, w sprzedaży słowa w komunikacji mają znaczenie. I tu jest tego przykład. Teraz nagrabię sobie jeszcze bardziej. Popatrzcie. Gdyby porównać pod względem istoty działalności tę organizację do tego, co robi na przykład pan Jurek Owsiak, wyobraźcie sobie, co byłoby, gdyby okazało się, że pan Jurek Owsiak lub jego fundacja okazuje się być posiadaczem setek nieruchomości, które byłyby jego własnością. Lub ma na przykład 20 albo 200 tysięcy hektarów ziemi. Lub udziałów w zakładach produkcyjnych. A sam Jurek Owsiak mieszkałby w pałacu, jeżdżąc drogimi samochodami. A przy tym byłby gruby. Nie rozumiem, dlaczego im wyżej w hierarchii tej organizacji, tym więcej osób ma potężny brzuch. Jakoś tak wychodzi. No, gdyby tak się stało, byłaby afera. Zapewne pan Jurek zniknąłby z życia publicznego natychmiast, bo okazałoby się, że mówi i obiecuje jedno, a robi coś zupełnie innego. Straciłby wiarygodność. Pan Owsiak jest wiarygodny.
Jego celem nie jest zysk. I w efekcie jego działań zysku jako takiego nie ma. Organizacja, którą mam na myśli, nie przejmuje się takimi drobiazgami i jak się okazuje, jest największym posiadaczem ziemskim w Polsce. Oczywiście, poza skarbem państwa, ale skarb państwa to my wszyscy. Ile hektarów posiada ta organizacja? No nie wiadomo, ponieważ organizacja ta nic nie mówi, bo nie wie. I w sumie mówić nie musi. W przeciwieństwie do wszystkich, którzy muszą mówić, co robią i ile środków pozyskują i na co je przeznaczają. Wszyscy muszą. Poza tą organizacją. Kilka lat temu podczas konferencji prasowej zapytano ekonoma Konferencji Episkopatu Polski, księdza Jana Droba, o budżet i majątek Kościoła. Ksiądz bezradnie rozłożył ręce i powiedział: Kościół nie jest w stanie tego policzyć. Tu cytuję portal Polityka, konferencja z marca 2018 roku. I powiedział chyba prawdę. Kilka lat wcześniej ta sama polityka ustaliła, że Kościół w Polsce ma około 160 tysięcy hektarów gruntu. Ile ma naprawdę? Nie wiadomo. Na pewno. Nie wiadomo. Ale na pewno wiadomo, że co roku ma więcej. Aby złapać skalę, to popatrzcie. Trzy największe miasta w Polsce, Warszawa, Kraków i Szczecin, mają w sumie niecałe 115 tysięcy hektarów. 160 tysięcy hektarów do 115 tysięcy trzech największych miast. Po co im tyle ziemi? Skoro to nie jest organizacja biznesowa, nie jest fundacją, nie jest organizacją non-profit, nie jest charytatywną, to po co? No, to nie jest jakiś tam posiadacz ziemski, to potentat. Jeśli chodzi o gromadzenie kapitału, to mamy odpowiedź: gromadzą. I to jest fakt. W skali światowej organizacja ta jest drugim co do wielkości posiadaczem ziemskim. Największym jest królowa Elżbieta, a potem ta organizacja. I dalej, daleko, daleko nic. Różnica polega na tym, że terytoria królowej są w pewnym sensie umowne. Organizacja ta natomiast ma na swoje nieruchomości akty własności i one nie są umowne. Nie ma oficjalnych danych, jednak najczęściej pojawiającą się wartością jest nie mniej niż 70 milionów hektarów ziemi na świecie. 70 milionów hektarów ziemi na świecie. To obszar większy niż Francja. W skład tego wchodzą grunty rolne, leśne, nijakie, ale też parcele w najdroższych lokalizacjach Londynu, Paryża, Nowego Jorku. Ktoś złośliwy mógłby zadać pytanie: po co? A może nie złośliwy, tylko dociekliwy, jeśli dociekliwość nie jest grzechem. Powtórzę, po co tyle ziemi? Użyłem słowa grzech. W tym słowie zawarty jest marketing genialny, napędzający przychody tej organizacji, ale o tym za chwilę. W marketingu wiemy to, że najważniejsze są uczucia, odczucia konsumentów. Wiemy, że sprzedaż produktów i ich cech racjonalnych jest ryzykowna. Maksymalizację zysku będziesz mieć wtedy, kiedy uda Ci się do produktu dołożyć wartość emocjonalną. Dlatego zwykła, dobra koszulka kosztuje 40 zł, ale ta sama z logotypem Nike kosztuje już 130-150. I o to chodzi w dzisiejszym marketingu. I my to wiemy. Wszyscy się starają i niektórym nawet to wychodzi. Kilka lat temu pewien znajomy młody człowiek, posiadający malutką restauracyjkę z naleśnikami. To przedsiębiorca, ciężko pracujący przedsiębiorca. Postanowił zwiększyć swoją sprzedaż. W tym celu ruszył ze swoimi naleśnikami w kierunku miasta, w którym znajduje się święty obraz, dołączając do udających się tam piechotą pielgrzymek. Samochodem ze sprzętem umożliwiającym serwowanie naleśników. Jakimś cudem zlokalizował miejsca postoju, odpoczynku i rozstawił swój naleśnikowy majdan. Ruszyło. Ale na krótko. Okazało się, że nie wolno. Trzeba uzyskać zgodę. Aby ją uzyskać, należy złożyć w ofierze część zysków. I ruszyło ponownie. Już ze zgodą. Młody przedsiębiorca sprzedawał naleśniki głodnym ludziom prawie 100% drożej niż normalnie w swojej malutkiej restauracyjce. I sprzedawał wszystko, co miał przygotowane.
Wystarczyło być tam, gdzie głodni, zmęczeni ludzie chcą się posilić, ale kluczem było uzyskanie zgody i polecenie tego, który za pieniądze zgody udzielił, za ofiarę zgody udzielił. A wtedy już cena sprzedaży naleśników przestała mieć znaczenie. Młody człowiek smażący w pocie czoła naleśniki to przedsiębiorca, a ten, który za pieniądze zgody udzielił, kim jest ten człowiek należący do tej organizacji? Skoro w ten prosty sposób wykorzystał swoje zasoby, którymi są ludzie, to kim on jest? To duchowny. Udzielił niejako koncesji na sprzedaż naleśników w tym czasie i w tym miejscu. Za ofiarę, z pieniędzy. A wtedy sam jako pierwszy zjadł naleśnika, chwaląc, że jest bardzo dobry. I polecając też innym, żeby zjedli. Jak influencer. I inni zjedli. Mogli zjeść o wiele taniej, ale koncesja, czyli zgoda, kosztuje. Nowoczesny marketing, jaki znamy od około 130 lat, polega na sprzedaży wartości, kierowaniu się do uczuć, odczuć tych, którzy mają to coś, co chcemy sprzedać, kupić. Jeśli umiesz to zrobić, masz szansę na sukces sprzedażowy, a przy tym masz szansę na uzyskiwanie wysokich marż. I my to wiemy. Fachowcy mówią, nie sprzedawaj produktów, sprzedawaj efekty ich posiadania. Kupienia to fakt. Ta organizacja doprowadziła te metody do perfekcji. Uczmy się od najlepszych. Oni niczego nikomu nie sprzedają. A i tak mnóstwo ludzi chce kupować. Zamiast sprzedawać, pozwól kupić. Przepraszam, nawet nie kupić, otrzymać w zamian za ofiarę. Ofiary, ofiarować w ofierze. I robią to od setek lat. Aby to działało, wprowadza się do sprzedaży produkty i usługi. Relikwie, odpusty, rozgrzeszenia. Wiarę w to, że to komuś w czymś pomoże. Kiedy? Nie wiadomo. Jeśli nie za życia, to z pewnością po śmierci. I to działa. Jak stworzyć usługi? Usługi o charakterze duchownym, z których będzie chciał skorzystać każdy? No, trzeba stworzyć odpust. Odpust to marketingowy cud. Odpust to odpuszczenie grzechów popełnionych samemu lub przez zmarłych. I tak można sobie odpuścić w zasadzie wszystko. A prawo do udzielania odpustów posiada tylko Kościół. Dodam, że Biblia zabrania tego typu działalności, a o odpustach nie ma w niej mowy. Tyle, że odpusty są interesujące z ofiarnego punktu widzenia. Trzeba żałować, być ochrzczonym i świadomym popełnienia grzechu. I tu pojawia się ponownie słowo ofiarować. Oczywiście pieniądze. No, lepszej usługi wymyśleć się nie da. Żeby odpust mógł zaistnieć, to najpierw musi być grzech. Tak jak z produktami. Aby coś sprzedać, najpierw musi być jakaś potrzeba. A jak jej nie ma, to trzeba potrzebę stworzyć. I tak stworzono grzech. Grzech to błąd, który można naprawić. Od tego jest rozgrzeszenie i są odpusty. I w ten sposób można naprawić każdy swój błąd, czyli grzech. Listę obowiązujących grzechów ustala ta organizacja w taki sposób, aby nie zabrakło dla nikogo i żeby było ich dużo. Aby każdy mógł sobie jakiś grzech popełnić i go sobie potem odpuścić. Się rozgrzeszyć. Za ofiarę. Z pieniędzy. Z produktu o nazwie Odpust uczyniono chyba najlepszy biznes świata, a jego rozkwit o mało nie doprowadził do upadku tej organizacji. Na szczęście skończyło się tylko na rozłamie. Za sprawą pewnego pana, który nazywał się Marcin Luther, który jakoś nie widział sensu w powszechnym handlowaniu odpustami. On odszedł, organizacja trwa i dalej. Już może nie tak powszechnie, nie tak powszechnie, ale produkt o nazwie Odpust istnieje, ma się dobrze i są na niego chętni. I jest ich więcej niż byś mógł przypuszczać. Skoro tyle osób kupuje i ofiaruje swoje środki za to, to znaczy, że perfekcyjnie ułożono proces sprzedaży lub łagodniej pozyskiwania środków. Umiejętnie jak nikt potrafią wyczuwać trendy i potrzeby konsumentów. Wiernych. Czyli wiernych konsumentów. To chyba jedno i to samo. I zaspokajać je od setek lat. To genialne. Uczmy się od najlepszych.
Polska jest jednym z największych eksporterów dewocjonaliów na świecie, a w samej Polsce rynek ten szacuje się na lekko około, na lekko miliard złotych. Dokładnych danych nie ma, bo być nie musi. Bo po co? Przykład. Jak zbudować wartość produktu? No na przykład tak. Piekarz w zasadzie sprzedaje mąkę z wodą. Każdy piekarz kombinuje jak może, aby zrobić najlepszą mąkę z wodą. Konkuruje z innymi piekarzami, którzy też mieszają mąkę z wodą i chcą, aby ich produkty sprzedawały się lepiej. Konkurują ceną, jakością, smakiem, metodyką sprzedaży, aby zarobić, aby przeżyć, aby się utrzymać. Ale można mąkę z wodą sprzedawać, zamieniać na pieniądze w ofierze w taki sposób, że nie konkurując z nikim uzyskujesz dokładnie to samo. A marże przy tym są takie, że piekarzem się nawet nie śniło o tym. Bo piekarz sprzedaje mąkę z wodą w celu zaspokojenia głodu konsumentów. A organizacja, która sprzedaje mąkę z wodą w celu, no właśnie, w jakim celu? Mam na myśli produkt o nazwie Opłatek, który ma swoją historię opartą na genialnym storytellingu i nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy to prawda, czy nie. Nawet nikt nie próbuje tego stwierdzać, bo po co? Wierzymy, że tak jest i już. To genialne. Chleb może smakować bądź nie, być dobry lub gorszy. W tym przypadku takich porównań nie ma. Oczywiście pomaga w tym monopol na rynku. Piekarz tego nie ma, on musi konkurować, on ma konkurencję. Wyobraź sobie, że masz szansę kupować buty tylko jednego producenta i jesteś z tego zadowolony. Zadowolony. I sam nie chcesz, aby drugi się pojawił. A jeśli się nawet pojawi ktoś krytyczny z tego bądź innego powodu wobec tej organizacji, to niczego nie zmienia. Żeby było jasne, ja nie jestem krytyczny wobec tej organizacji. Ja doceniam tylko efekty, skuteczność i zaangażowanie czysto handlowe. Bo tak naprawdę decydujące jest, czy ludzie z własnej woli wydają swoje pieniądze na cokolwiek. Jeśli tak jest, to nie ma w tym nic złego. To nie jest krytyka, to bardziej inspiracja. Co sprzedaje ta organizacja? Sprzedaje marzenia, wyobrażenia, odczucia i uczucia. Dokładnie tak, jak znane marki światowe. I dzięki temu konsumenci nazywani wiernymi, to można powiedzieć wierni konsumenci, płacą, czyli ofiarują za w zasadzie to samo, za mąkę z wodą wielokrotnie więcej pieniędzy i nie nazywają tego sprzedażą. Tu występują różnice w nazewnictwie i sposobie sprzedaży, ale jak pieniądze trafią do piekarza bądź do tej organizacji, w sumie jedni i drudzy robią to samo. Kumulują zyski i pomnażają je jak tylko potrafią. Piekarze i inni produkujący cokolwiek nie są tak efektywni w tym kumulowaniu. Wyobrażam sobie, jak cieszyłby się każdy piekarz, gdyby był jedynym dostawcą produktów z mąki i wody w mieście. Oj, cieszyłby się piekarz. Ale jego wierni, przepraszam, konsumenci, tak powiedziałem, lub można tak mówić, wierni konsumenci nie cieszyliby się na pewno. Wyobraź sobie, że możesz kupić chleb tylko od jednego dostawcy, buty też i samochody tylko jednej marki, odzież też jednego producenta i mógłbyś oglądać tylko jeden kanał telewizji, czytać tylko jedną gazetę, jedną książkę, mieć tylko jedną stronę w internecie. Wszyscy mielibyśmy z tym problem. Piekarz ma konkurencję i musi się starać jak każdy. Organizacja ta ma specyficzną umiejętność załatwiania sobie wyłączności na swoje usługi i produkty. Nie muszą się starać. Nie konkurują z nikim i z niczym. I nikt nie ma z tym problemu. No to jest genialne. Nie wszędzie na świecie ta wyłączność jest, ponieważ istnieją też inne, podobne organizacje, które też dbają o wyłączność na swoim terenie. Dobrze, teraz inaczej. Potężne kapitały wymagają skomplikowanych struktur i dlatego kapitał zgromadzony w czyichś rękach pracuje, alokowany jest w skomplikowane struktury biznesowe. To są sieci funduszy, spółek, firm, aby pracował bardziej efektywnie, aby powiększał się jak najszybciej i jak najbardziej skutecznie. I to jest normalne. I my to rozumiemy. Cóż, organizacja ta rozumie też to o wiele lepiej. Nie sposób prześledzić struktur kapitałowych rozsianych po świecie należących bezpośrednio do lub pośrednio do tej organizacji. W pewnym sensie sami nie wiedzą,
ile na przykład nieruchomości na świecie posiadają. A niedawno podczas zleconej kontroli funduszy watykańskich, było to w kwietniu 2022 roku, odkryto kilkaset milionów euro, które pojawiły się tam nie wiadomo skąd, na kilku kontach. Jak to nie wiadomo skąd? Cud! Odkryto je i jest to oficjalna informacja o cudzie. Ciekawy jestem, jak co stałoby się, jeśli na koncie jakiegoś przedsiębiorcy ktoś odkryłby kilkaset milionów euro, które nie wiadomo skąd by się tam wzięły. Przedsiębiorca z pewnością szybko przestałby nim być. Ale to nie dotyczy tej organizacji. Tam jest cud. Jedną z wielu firm w strukturach kapitałowych tej organizacji była, a w zasadzie jeszcze jest, szwajcarska firma zarządzająca nieruchomościami o nazwie Profima. Całkowicie zależna od Watykanu, posiadająca setki nieruchomości w największych miastach świata. Z firmą tą związane są historie, o których nikt mówić nie chce. Choć powszechnie są znane. A działalność tej firmy przeplatają niewyjaśnione morderstwa, dziwne samobójstwa, korupcja, duchowni i olbrzymi majątek. Ciekawostką jest fakt, że dysponowała kapitałem przekazanym stolicy apostolskiej swego czasu, w latach 30. zeszłego stulecia, przekazaną przez pana Benito Mussoliniego. W zamian za coś. Zresztą Bank Watykański powstał właśnie z pieniędzy przekazanych przez pana Mussoliniego. I to bardzo jest ciekawa historia i o tym informacje o tym są stosunkowo łatwo dostępne. A najciekawsze jest w niej to, za co ta organizacja przyjęła kwotę, którą można porównać na dzień dzisiejszy warunki jako 1,5 miliarda dolarów. Za co przyjęła i co oferowała w zamian? Polecam zaciekawionym. Co oferowała w zamian panu Mussoliniemu? Zresztą historia tego banku, który powstał, znajdującego się w stolicy apostolskiej i de facto należącego do stolicy apostolskiej, to scenariusz na kilka długich seriali kryminalnych. Kryminalno-sensacyjnych. Bank ten poprzez skomplikowane struktury spółek i fundacji inwestuje w zasadzie we wszystko, twierdząc, że czasami nawet nie wie, w co inwestuje. W czerwcu tego roku, 2022, w wydanym komunikacie watykański sekretariat do spraw ekonomii, to jest oficjalna informacja, położył nacisk na konieczność wykluczenia inwestycji finansowych sprzecznych z podstawowymi zasadami Kościoła i mających charakter spekulacyjny. Jak dodano, należy kierować się przy wyborze inwestycji zasadą, że decyzja o zainwestowaniu w to miejsce, a nie inne, w ten sektor produkcji, a nie inny, to zawsze wybór moralny i kulturowy. Nowa polityka została uchwalona na 5 lat. Tylko. I wejdzie w życie z dniem 1 września tego roku wraz z memorandum półrocznym na dostosowanie się do nowych kryteriów. Czyli od razu, nie tak od razu, dajmy sobie trochę czasu. Okej, to czego w zasadzie zabroniła stolica apostolska w komunikacie czerwcowym? Na liście zabronionych inwestycji znalazły się m.in. te, które nie podlegają odpowiednim kontrolom ze strony oficjalnych regulatorów, a także pornografia i prostytucja, hazard i broń, przemysł obronny, placówki proaborcyjne, nie wolno inwestować już, laboratoria i firmy farmaceutyczne produkujące środki antykoncepcyjne. W te też nie wolno inwestować już. I przy okazji wykorzystujące komórki macierzyste. No w to też nie wolno inwestować już. W to inwestować nie można od czerwca tego roku z memorandum półrocznym. Czyli co? Inwestowano wcześniej? No bo jeśli nie, to po co tego tak precyzyjnie zabraniać? Ponadto zaznaczono, że należy generalnie unikać inwestycji w przemysł naftowy i kopalniany, produkcję energii jądrowej i firmy produkujące napoje alkoholowe. W to też nie będziemy inwestować. No chyba jednak trzeba było wydać ten komunikat, ponieważ wcześniej, znów na podstawie oficjalnie dostępnych danych, inwestowano na przykład w pewne dwie szwajcarskie firmy, firmę Roche i Novartis, które to firmy produkują do tej pory tabletki PO. To są te tabletki PO. Tak, te właśnie tabletki.
W fabryki prezerwatyw inwestowano w latach 80. i 90. Wiadomo, szerzył się AIDS, a prezerwatywa miała stać się powszechna w niedługim czasie. Więc inwestowano, ale nie popierano prezerwatyw. Jako takich. Inwestowano, ale nie popierano. Inwestowano też na przykład w firmę Hertz, zajmującą się wynajmem samochodów. Inwestycja ta uchroniła tę firmę przed niekontrolowanym upadkiem. Znaczy, firma upadła, tylko nieco później. Już w sposób kontrolowany. A Watykański Fundusz Inwestycyjny odnotował na tej transakcji potężny zysk. To tylko malutki wycinek inwestycyjnych przygód tej organizacji. Bank Watykański zwany jest formalnie Instytutem Dzieł Religijnych. No, tam wszystko nazywa się inaczej niż według nas nazywać się powinno. I w związku z tym nie podlega powszechnym normom i kontroli, bo bankiem w istocie nie jest. Ale jest. Albo nie jest. Ten bank i nie bank powstał w 1942 roku. Ilość afer i skandali, w jakie wplątała się ta instytucja, to scenariusz na długi serial sensacyjno-kryminalny ze wszystkim, co się ze słowem kryminalny kojarzy. Dopiero niedawno obecny papież Franciszek podjął się próby zreformowania tej instytucji, aby nie popełniała grzechu. Kryminalnego. Według oficjalnych danych za 2020 rok Bank Watykański zarządzał aktywami o wartości ponad 5 miliardów euro. No dobrze. Wróćmy do inwestycji kapitałowych tej organizacji. Dlaczego papież w czerwcu tego roku zabronił inwestowania w przemysł pornograficzny? Tak po prostu zapobiegliwie na przyszłość? No nie z tych rzeczy. To dzięki przedsiębiorczym biskupom z archidiecezji w Mariborze, którzy stosunkowo nie tak dawno inwestowali we wszystko, co się dało, kupując większościowe udziały na przykład w pewnej firmie telekomunikacyjnej. Jak kupili, podobno, to dopiero wtedy zorientowali się, że firma ta posiada własny kanał telewizyjny, pornograficzny. Ale nie wyłączyli tego aktywa z transakcji. No, jak wyłączyć coś, co jest bardzo rentowne, bo to chodziło o rentowność inwestycji. Słowiańscy biskupi należeli do niedawna do najaktywniejszych inwestorów tej organizacji na świecie. Za pomocą utworzonych funduszy inwestycyjnych o dźwięcznych nazwach Dzwon 1 i Dzwon 2 weszli w posiadanie na przykład portu w Chorwacji czy jatki w Argentynie. Jatka to olbrzymia ubojnia krów, ponieważ Argentyna jest światowym potentatem produkcji wołowiny. Ich imperium finansowe runęło w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach, a straty pokrywa do dziś Bank Watykański. Najciekawsze, że tego typu przypadki w żaden sposób nie wpływają na opinię o tej organizacji i na jej wiernych klientów, konsumentów, wiernych. To jest genialne. Wszyscy przedsiębiorcy dbają o reputację i opinię właśnie. Ta organizacja też dba, ale inaczej. I nie ryzykuje niczym, bo złe opinie w sumie nie istnieją. A jeśli istnieją, to nie mają znaczenia. W normalnym biznesie każdy dba o swój wizerunek, o markę i jakakolwiek rysa na marce, na wizerunku może powodować odejście klientów od marki. Wystarczy przypomnieć sobie, jaki problem wizerunkowy miały niektóre firmy odzieżowe kilka lat temu, kiedy odkryto, że do produkcji ich towarów wykorzystuje się dzieci pracujące za jedzenie w okropnych warunkach. Firmy natychmiast wdrażają plany naprawcze, otwarcie komunikując, że będą na to zwracać uwagę, już więcej tak nie zrobią. I że w ogóle to potępiają. Chociaż wcześniej to robiły. Bo w konkurencyjnym świecie wizerunek i opinie są ważne. W świecie tej organizacji okazuje się, że nie. To, co nie udało się zbudować słowiańskim hierarchom, od dawna udaje się za to w Ameryce. W Stanach. Tamtejszy kościół to finansowa potęga. Jeśli traktować go jako normalną firmę, to ze swoim majątkiem znalazłby się wśród czołowych amerykańskich korporacji, gdzieś między General Motors a Apple. Może zresztą dlatego tak stosunkowo dużo wiadomo o pieniądzach tamtejszego kościoła, gdyż za oceanem jest większy nacisk na transparentność w przestrzeni publicznej. Ale to wyjątek w skali światowej, ta transparentność, bo to za oceanem. I tylko dlatego.
Moc finansowa Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych jest o tyle zaskakująca, że tylko co piąty Amerykanin jest katolikiem. Ale to właśnie tam, a dokładniej w Chicago, znajduje się oficjalnie najbogatsza archidiecezja na świecie. Jej aktywa to ponad 3 miliardy dolarów. Jedna archidiecezja. Jak udało się zgromadzić tak zawrotną sumę? Oczywiście największe pieniądze znajdują się nie w samym kościele, a w powiązanych z nim biznesach. O szacunki wydatków podmiotów związanych z kościołem pokusił się w 2010 roku The Economist. Wyszło mu, po długich badaniach, że ich roczne wydatki, czyli budżet, sięga 170 miliardów dolarów. Większość z nich, prawie 60%, to efekt działalności niezwykle dochodowego w Stanach biznesu usług medycznych. W Stanach nie ma powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych i to dlatego, a konkretnie katolickich lecznic. Przy tak kolosalnych pieniądzach nawet największe na świecie dochody stacy, czyli 13 miliardów dolarów, wyglądają nader skromnie. Okej. Jak jeszcze powstaje kapitał tej organizacji? Oczywiście na wszelkie możliwe sposoby, bazując na wyłączności i genialnym marketingu skupionym na uczuciach, zapewniają sobie ofiary pieniężne. Na przykład zajmują się produkcją dóbr. Znanym wszystkim polski płyn do mycia naczyń Ludwik. Wytwarzany jest przez grupę Inco, wcześniej nazywającą się Inco Veritas. To polski gigant chemiczny, który już nie za ofiarę, tylko za normalne pieniądze produkuje i sprzedaje konsumentom, wiernym konsumentom, jednym i drugim, produkty. A zyski? No właśnie. Idą dokładnie w to samo miejsce, gdzie lądują ofiarne pieniądze zbierane na przykład stacji, w części. Lub tam, gdzie jest opłat za śluby, pogrzeby, komunie, zaświadczenia i setki innych usług, które świadczy ta organizacja. Jedne pieniądze są ofiarowane za coś, ale za płyn do mycia naczyń Ludwik trzeba zapłacić normalnie. Przykłady innych mądrych działań produkcyjnych, czy biznesowych, na przykład produkcja wody mineralnej, nawet jest taki segment wody święconej, którą można kupować. Produkty spożywcze produkują. Całkowicie normalną sprawą jest to, że będąc największym posiadaczem ziemskim, inwestują wspólnie z deweloperami w nieruchomości. Na przykład archidiecezja warszawska jest udziałowcem 3 budynków biurowo-usługowych w centrum Warszawy. Ma także ośrodki wakacyjne w podwarszawskim Konstancinie Jeziornej. A w najbliższym czasie w Warszawie powstanie legendarny już 170-metrowy, 42-piętrowy biurowiec. Komercyjny wieżowiec na kościelnej działce w centrum miasta, gdzie organizacja ta ma zagwarantowane 23% zysków z eksploatacji wieżowca. Tu nie mówimy o ofiarach, tu mówimy o pieniądzach. To Roma Office Center. Co interesujące, organizacja ta wyraziła chętnie zgodę, chyba po raz pierwszy w historii, na wyburzenie zabytkowej plebanii, aby ta inwestycja powstała. Historycznego cmentarza oraz fragmentu zabytkowej XIX-wiecznej Drogi Krzyżowej w Warszawie. To zabytkowe obiekty związane z tą organizacją, które przetrwały wojnę, komunizm, ale inwestycji nie przetrwają. Tylko po to, aby w tym miejscu stanął komercyjny biurowiec. Dbamy o przyszłe zyski jak nikt. Organizacja ta optymalnie wykorzystuje swoje zasoby, kapitał. Zajmuje się produkcją prądu, na przykład, na wielką skalę. Wspiera rozwój telefonii komórkowych poprzez wynajem powierzchni do anten, prawda? To wiemy. I to naprawdę nic złego, że ktoś wykorzystuje komercyjnie swoje zasoby, zarabiając w ten sposób pieniądze, powiększając swój kapitał. I mówię to bez sarkazmu. Podziwiam przedsiębiorczość i zaradność osób kierujących tą organizacją i polecam uczyć się od najlepszych. Tylko to nie są przedsiębiorcy pracujący dla zysku. Chyba. No bo zysk jest, ale to nie przedsiębiorcy. Jako największy posiadacz gruntów rolnych w Polsce, rolnych, leśnych i wszystkich innych, jest też ta organizacja największym beneficjentem unijnych dopłat. Chociaż początkowo ta organizacja nie była przychylna Unii Europejskiej, ale szybko uległo to zmianie. Uczmy się od najlepszych. Jeśli kapitału jest dużo, to trzeba go inwestować. I tak, jak na przykład ustaliła francuska agencja prasowa, Watykan zarządza setkami nieruchomości i budynków w europejskich stolicach.
Na przykład w Paryżu jest to prawie 740 nieruchomości zlokalizowanych raczej w głównych punktach miasta o łącznej wartości szacowanej znów na około 800 milionów euro. W Szwajcarii Kościół posiada 140 obiektów wartych łącznie około 90 milionów euro. Z kolei w Londynie jest to tylko 27 nieruchomości. Zapewne dlatego, że Wielka Brytania to kraj protestancki, gdzie katolików jest niewielu. Łącznie londyńskie nieruchomości Watykanu są warte około 110 milionów euro. Pandemia na przykład uderzyła w finanse Stolicy Apostolskiej. Z oficjalnych informacji udostępnionych przez Stolicę Apostolską w 2020 roku deficyt tego państwa wyniósł 65 milionów euro. Mimo trudności Watykan starał się pomnożyć posiadane środki. Dokonano w tym samym czasie inwestycji finansowych na kwotę 1 miliard 800 milionów euro, aby straty zbilansować. To oficjalne dane Stolicy Apostolskiej. 1 miliard 800 milionów euro. Powtórzę, dokonano na tę wartość inwestycji na rynkach finansowych. W większości krajów organizacja ta nie płaci też przy okazji podatków od nieruchomości. Od wszystkich. W zasadzie od komercyjnych też. No ale żeby tak się stało, nieruchomość nie może mieć charakteru komercyjnego. Wystarczy, że na przykład w należącej do tej organizacji nieruchomości będzie mała kaplica. I już normalnie funkcjonująca restauracja nabiera charakteru miejsca kultu i podatków nie ma. To samo z działalnością hotelarską, która jeśli się nazywa domem pielgrzyma, to już nie jest hotelem. Włoscy dziennikarze usiłowali przez kilka lat doliczyć się ilości nieruchomości kościelnych we Włoszech. No nie byli w stanie, a oficjalnych danych nie ma, bo być nie musi. Jedyne do czego doszli, to potwierdzone ponad 24 tysiące nieruchomości tylko w Rzymie. 24 tysiące nieruchomości tylko w Rzymie. Dalej. I tu jest ciekawostka. W księgach rachunkowych państwa watykańskiego pojawiają się czasem zaskakujące pozycje. W 2014 roku po raz pierwszy w historii wynajęta została pod komercyjne przedsięwzięcie kaplica Sykstyńska. Czyli miejsce, w którym wybierany jest papież. Gdzie odbywa się tak zwane konklawe. Pod arcydziełami pędza Michała Anioła swoją imprezę, czysto komercyjną, prywatną, zorganizowała firma Porsche. Nie wiadomo, ile kosztowała taka atrakcja, gdyż szczegółów umowy nie ujawniono. Jednak każdy spośród 40 gości musiał zapłacić 5000 euro. A zgodę na imprezę wydał osobiście papież Franciszek. W październiku 2014 roku odbyły się dwie dwudniowe imprezy dla tej firmy. Dwie uroczyste kolacje w Kaplicy Sykstyńskiej dla wybranych klientów marki. Dodam, Kaplica Sykstyńska to miejsce konsekrowane, służące kultowi, uduchowione, poświęcone Bogu. I jak się okazuje, w firmie Porsche. I tu znów ciekawostka. Oficjalnie środki te zasiliły fundusz kościelny. Oficjalnie miały być przekazane na cele charytatywne, ale czy zostały, nie wiadomo. Przecież nie ma żadnego obowiązku, aby udowadniać, co się z pieniędzmi zrobiło. Trzeba wierzyć. Jeśli ta firma chciała dać datek na cele charytatywne, zakładając, że tak jest, można było to zrobić na setki sposobów. Tutaj zapłacono za coś. Za uroczystą kolację wraz z koncertem w Kaplicy Sykstyńskiej. Czy są jakieś miejsca, których nie da się skomercjalizować, których ta organizacja nie jest w stanie skomercjalizować? Okazuje się, że nie. Tu granic nie ma. To jest skuteczność. Stolica Apostolska wzięła udział na przykład też w światowej wystawie Expo w Dubaju w 2020 roku. Na swój pawilon ekspozycyjny Watykan wydał prawie 3 miliony euro, co wywołało jako irytację papieża Franciszka. Przypomniano przy okazji, że Kościół włoski wyasygnował mniejsze sumy na tak pilne potrzeby wyzwania, jak walka z epidemią eboli w Afryce, powódź w Genui, czy wsparcie dla prześladowanych chrześcijan w Iraku. Co to jest Expo? Expo to największe na świecie wydarzenie gospodarczo-promocyjne dla biznesu. Przede wszystkim, no chyba tylko dla biznesu. Po co wystawiła się tam ta organizacja? Nie wiadomo.
Najlepiej sprzedająca się książka świata to Biblia. Nie wiadomo dokładnie, ile naprawdę, ale najczęściej pojawiającą się wartością jest ilość 5 miliardów sztuk. Trudno wyobrazić sobie, jak ma się do innych. Ogólnie powiem tak, jeśli wzięlibyśmy 50 najlepiej sprzedających się książek świata i sumowalibyśmy wszystkie razem do kupy te wartości, ile ich się wydrukowało i sprzedało, to nie uzyskamy nawet połowy ilości sprzedanej Biblii. A teraz najlepsze. Porównując różne źródła w Polsce, najczęściej uzyskujemy wartość 20%, czyli jedna osoba na 5, która kupiła Biblię, zerknęła do niej. Ale czy przeczytała? Nie. Tych czytających jest o wiele mniej. Ilu? Nie wiadomo, ale szacuje się, że to jakiś mały procent. To genialne. Kupują nie po to, aby czytać, kupują, aby mieć. Jednocześnie ogromna większość wierzy w to, co w niej napisane, nie czytając. To genialne. Wyobraź sobie, że coś podobnego z innymi produktami, które trzeba kupić, jak Biblię za pieniądze. Wszyscy kupują na przykład iPhone'a po to, aby go nie używać, tylko mieć. No to genialne. Albo samochód, aby go mieć, a nie jeździć. Buty, aby stały, a w nich nie chodzić. No to się prawdopodobnie zdarza czasami. Sprzedaż to uczucia, odczucia i oni potrafią to sprzedawać najlepiej. Uczmy się od najlepszych. Jak tworzyć nowe produkty, aby mieć pewność, że ludzie chętnie je kupią? To jest problem odwieczny dla wszystkich zajmujących się biznesem, ale nie dla tej organizacji. Na przykład produkt o nazwie Relikwie. Swego czasu pojawiło się w Kościele coś na kształt relikwiologii, czyli nauki zajmującej się wiedzą o charakterze relikwii i ich systematyzacją. Choć Biblia tego zabrania, jednak nikt jej nie czyta, i prawa marketingu są silniejsze, jak się okazuje. Być może o to chodzi, aby przysłużyć się wiernym. No to cel szczytny, przysparzający przy okazji potężne wpływy pieniędzy. Przepraszam, ofiar składanych z pieniędzy. Relikwia to generalnie przedmiot materialny, który ma być jakoś związany z czczoną osobą. Wobec konieczności marketingowej asortyment tych przedmiotów był niezwykle szeroki. Jest niezwykle szeroki. Od woreczka żółciowego czy piersi świętej niewiasty po kamień przydrożny, o którym mniemano, że stanęła na nim święta noga. Lub gwóźdź z czyjejś trumny. Lub z krzyża. Lub chociażby krew osoby świętej. Tu ciekawe. W ponad 100 parafiach tylko w Polsce przechowywane są ampułki z krwią Jana Pawła II, co potwierdza Katolicka Agencja Informacyjna w 2012 roku. Pamiętajmy też, że dużą ilością ampułek krwią Polaka chwalą się w Stanach, Austrii, Włoszech, Francji, Meksyku, Kanadzie, Niemczech, Argentynie, wszędzie. Miejsca, w których przechowywana jest ta relikwia, cieszą się o wiele większą popularnością wiernych, a co za tym idzie, o wiele większą kwotą ofiar. Relikwiologia trwa od setek lat i ma się dobrze do dziś. I nikomu nie przeszkadza fakt, że najlepiej sprzedająca się książka świata zabrania tego. Cóż, skoro nikt jej nie czyta, to nie wiedzą może o tym. A kapitał trzeba pomnażać, zaspokajając popyt przeróżnymi produktami i usługami, jak w biznesie. I nie ma w tym nic złego, jeśli ludzie sami chcą wydać na coś swoje pieniądze lub oddać je w ofierze dobrowolnie. Organizacja ta starała się ograniczyć handel i produkcję relikwii, widząc, że sprawa nieco wymyka się spod kontroli. Zabrało im to około 1000 lat, podjęcie tej decyzji, 1000 lat. I w 2017 roku zniosła relikwie trzeciego stopnia. Czym są relikwie trzeciego stopnia? To ciekawe i za chwilę do tego dotrzemy. Z oficjalnych danych wynika, że na przykład 33 kościoły tylko w Europie chwalą się posiadaniem gwoździa z krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa. Ale oficjalne dane twierdzą też, że nie wiedzą dokładnie, w ilu jeszcze kościołach gwóźdź jest. Podobno jeden oryginalny jest na Wawelu, jako prezent papieża Marcina IV dla króla Władysława Jagieły. Gdzieś tak na początku XV wieku. Oficjalne informacje mówią nam, że Jezusa przybito do krzyża za pomocą trzech gwoździ. Aby wszystko było logiczne, zrozumiałe i żeby nikt się nie dziwił, nie nabierał jakichś nieuzasadnionych, bezpodstawnych podejrzeń,
przyjmuje się, że w niektórych miejscach przechowywane są tylko fragmenty z oryginalnego gwoździa lub gwoździe relikwie tak zwanego trzeciego stopnia. Jak uzyskuje się relikwie trzeciego stopnia? Ano tak. Nieoryginalny gwóźdź wystarczy potrzeć o gwóźdź oryginalny i ten potarty nabiera wartości jako relikwie trzeciego stopnia. Relikwie trzeciego stopnia służyły pomnażaniu produktów w celu zaspokojenia popytu na relikwie przez setki lat. Tak czyniono dawno temu i dziś wystarczy... Czy tak czyniono tylko dawno temu? Wystarczy poobserwować odwiedzających dom Karola Wojtyły w Wadowicach, to odkryjesz, że jak zwiedzający produkują tam relikwie. Ponieważ relikwią trzeciego stopnia stanie się na przykład długopis, którym dotkniesz łóżka, na którym spał święty. Czy handel relikwiami kwitł dawno temu? Tak. Czy ustał? Nie. Skoro jest popyt, to... Ale handlu i produkcji relikwii nie godzi się robić, co potwierdza sama organizacja. Potwierdza i tyle. Popyt na relikwie przez setki lat był większy niż podaż, a jeśli jest grupa docelowa, która ma jakąś potrzebę, to grzechem byłoby jej nie zaspokoić. To zupełnie normalna sytuacja. Ciekawostką jest kult napletka Jezusa Chrystusa, którego posiadaniem jako relikwii szczyciło się w 1907 roku oficjalnie 18 miejsc. Oczywiście każdy posiadał autentyk. Papież Benedykt XIII w 1720 którymś tam roku oficjalnie potwierdził, że we Francji, w kościele znajdującym się w miejscowości Calcata, znajduje się autentyk. On tam był. I choć w 1962 roku oficjalnie zniesiono ten rytuał, nie przeszkadzało nikomu, aby trwał dalej. A do francuskiego kościoła pielgrzymi przybywali z całego świata ze swoimi ofiarami. 20 lat później relikwiarz z oryginalnym napletkiem zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i już go tam nie ma. A Watykan nie wypowiada się na ten temat oficjalnie, jakby tego w ogóle nie było. Pamiętajmy, chodzi o to, że miejsca przechowywania tego typu relikwii przyciągają rzesze wiernych. Dzięki słynnej relikwii odwiedzających jest więcej ze swoimi pieniężnymi ofiarami. Im więcej wiernych odwiedzających, tym większa ilość ofiar składanych, czyli pieniędzy. Klientów trzeba czymś ściągnąć i oni to potrafią. Uczmy się od najlepszych. W sprzedaży, w marketingu powtarzamy, daj klientom powód, dlaczego mają wydać swoje pieniądze. A relikwia, choćby trzeciego stopnia, w tej sprawie pomaga. Podobną funkcję pełni legendarny obraz znajdujący się w Częstochowie. Są dowody na to, że obraz ten potrafi uzdrowić nieuleczalnie chorych. Jeśli tak jest, to rzeczywiście warto tam bywać. Poza tym obraz ten chroni nas wszystkich przed złem wszelakim. W takim razie warto tam bywać. Ok. Nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób krytykować, oceniać bądź podważać czegokolwiek. Doceniam tylko konsekwencje i umiejętności, które są bardzo podobne do umiejętności biznesowych, sprzedażowych. A już na pewno dają te same efekty. Jak chociażby rynek przedmiotów liturgicznych, mający swoje coroczne targi. Czy nowoczesne technologie informatyczne, umożliwiające zarządzanie kancelariami kościelnymi, świadczenie usług poprzez internet, w tym przyjmowanie ofiar pieniężnych oraz usług duszpasterskich, również zdalnie. No, to jest nowoczesność, technologia. Dlaczego nie? Żartując nieco na koniec, niektórzy uczą się rzeczywiście, tworząc swoje własne świątynie handlowe, jak chociażby ta marka. Na koniec podkreślam, nie miałem zamiaru nikogo urazić, czyichś uczuć, odczuć czy wierzeń. Każdy ma prawo wierzyć w co chce i nikomu nic do tego. Doceniam to, że organizacja ta na przestrzeni lat w sumie częściej wspierała polskość niż jej nie wspierała. Ale błędy zdarzają się wszystkim. Ważne, aby na błędach się uczyć, wyciągać wnioski i nie popełniać ich non-stop.
A przy okazji warto sprawę nazywać po imieniu. Jeśli coś jest nastawione na zysk, to niech będzie tym, czym jest w rzeczywistości. Niech będzie transparentne. Tak jest po prostu chyba uczciwie. Chyba. I temu prawu, prawu transparentności finansów, działania publicznego i prywatnego, podlegamy przecież wszyscy. I wyjątki nie są tu potrzebne. Jeśli ktoś poczuł się urażony przedstawionymi faktami, przykro mi, to wina faktów. Jeśli zaciekawił Cię ten podcast, to tam na dole, tam jest czerwony guzik, zasubskrybuj go, kliknij, a nie ominą Cię kolejne nowe publikacje. Okej. I tak nagrabię sobie tym podcastem, nieważne co powiem na końcu. Trudno. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Z handlowego punktu widzenia życzę wszystkim dobrego dnia i niech się dzieje wola nieba. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.